Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o tym, czy osoba dorosła może zachorować na typowe dla wieku dziecięcego choroby zakaźne. Cześć, ja nazywam się Olga Sierpniowska, a Wy oglądacie kanał Gdzie Polek? Infekcje wirusowe takie jak ospa wietrzna, odra, świnka czy różyczka są typowe dla dzieci. Dorosły może jednak ulec zakażeniu i zachorować, jeśli nie przechodził tych chorób w dzieciństwie i nie został zaszczepiony. Trwającą praktycznie całe życie odporność daje przechorowanie wymienionych przeze mnie chorób lub przyjęcie podwójnej dawki szczepionki. I tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że kalendarz szczepień ulegał zmianom i modyfikacjom na przestrzeni lat. I tak przykładowo szczepienie obowiązkowe przeciwko odrze wprowadzono w 1975 roku. Szczepiono wówczas pojedynczą dawką szczepionki. Od 1991 roku wprowadzono szczepienie w schemacie dwudawkowym. Natomiast od 2004 roku szczepi się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce i to szczepienie również odbywa się w schemacie dwudawkowym. Wiarygodnym źródłem informacji na temat przebytych chorób i przyjętych szczepionek jest książeczka Zdrowie. W przypadkach wątpliwych pomocne może być wykonanie badania serologicznego, badania z krwi na poziom przeciwciał w klasie IgG, które odpowiadają za długotrwałą odporność organizmu. Co jeśli okaże się, że nie chorowaliśmy, nie zostaliśmy zaszczepieni lub zostaliśmy zaszczepieni tylko pojedynczą dawką szczepionki? W takiej sytuacji warto rozważyć nadrobienie szczepionkowych zaległości. Jest to szczególnie istotne dlatego, że choroby wieku dziecięcego u dorosłych przebiegają dużo ciężej i dużo częściej pojawiają się powikłania. Są one szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, ponieważ wirusy mogą zagrozić także nienarodzonemu dziecku. Chory dorosły może być także źródłem infekcji dla tych maluchów, które nie zostały jeszcze zaszczepione. Powinny to wziąć pod uwagę w szczególności te osoby, które pracują z dziećmi, oraz te, które mają lub w najbliższym czasie będą miały w domu noworodka, niemowlę czy małe dziecko. W dorosłym życiu dobrze jest także przyjąć co 10 lat dawkę przypominającą szczepionki przeciwko tężcowi, krztuścowi i błonicy. Warto również co roku szczepić się przeciwko grypie. Można także rozważyć szczepionkę przeciwko meningokokom i pneumokokom, a w wybranych sytuacjach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dajcie znać w komentarzach, czy sprawdziliście swoje książeczki Zdrowie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, trzymajcie się i do zobaczenia.